Jak byłem w szkole teatralnej i przed szkołą w sumie, jak sobie wyobrażałem zawód aktora, to myślałem, że oni są tacy strasznie zapracowani, że mają tyle tak mało czasu, że wiecznie coś robią, albo są na planach, albo mają próby, albo w teatrze. Okazuje się, że jest trochę inaczej. Chociaż w sumie niekoniecznie, teraz generalizuję, bo są aktorzy, którzy są bardzo zapracowani. Natomiast ja akurat w tym momencie jestem bardzo niezapracowany, więc staram się kreatywnie wykorzystywać wolny czas. Wziąłem sobie drona i poszedłem polatać. Idziesz sobie grzecznie po korytarzu, pijesz kawę, chcesz spędzić jeszcze chwilę przed próbą, słyszysz. Mariusz, kurwa, woła cię. Już wiesz, że coś się będzie działo, już cię woła, już... Cześć. Cześć, drodzy, chciałem was dzisiaj serdecznie zaprosić na krótką podróż po absurdach teatru, po absurdach mnóstw prób, po absurdach z prób, po absurdach z różnych tekstów. One są dosyć zabawne. Nie chciałbym, żeby ktoś się poczuł urażony. Po prostu robię to z dystansem i z żartem, tak? I mam nadzieję, że się będziecie świetnie bawić podczas tego małego poczęstunku dla waszych ust. Mam nadzieję, że się będziecie świetnie bawić, słuchając tego, a jak nie, no to trudno, poszło. To jest taki totalny projekt o wszystkim. To jest taki projekt o końcu świata. To jest taki projekt o apokalipsie. To jest taki projekt generalnie o wszystkim. Ale że o czym konkretnie? Kurwa, ale to nie o to chodzi, no. Słuchaj, Wojtek, możesz tam głośniej mówić? A dobra, ale kiedy? Kurwa, nie wiem. Zajebiście, Krzysiek. Świetnie, to zajebiste to było, świetne. A co? Świetnie tam stoisz. To jest po prostu świetne, jak ty tam stoisz. Naprawdę, nie zmieniaj tego. Stój tam tak, jak stałeś. Przepraszam, czy mógłbym wyjść dzisiaj wcześniej z próby, bo muszę odebrać dziecko z przedszkola? Słuchaj, no dobra, a czy ktoś patrzy na ciebie w tej scenie? Słuchaj, wiesz co, wpadnij do mnie. Mam etat dla ciebie. O, super, dzięki w ogóle. Miło, ale to co, jakoś dzwonimy się, czy spoko, zadzwoń, jutro będzie git. Po słowie przez telefon aktor przychodzi do dyrektora. No cześć, co tam? No, rozmawialiśmy, przyszedłem w sprawie etatu. No tak. No, będzie robiony spektakl, muzyczny spektakl, fajny, ciekawy i tam jest rola, tak. No i? Ale ty nie śpiewasz! Jak być groźnym w teatrze, część pierwsza. Wiesz co, bo w tej scenie problemem jest twoja postać i ty w tej scenie musisz być po prostu groźny. No i co w związku z tym? No, osiągniemy to, jak wejdziesz przez drzwi i będziesz lizał loda. Słuchajcie koledzy, wymyśliłem wam zajebisty materiał na kostiumy. Zajebisty. Generalnie to, no w ogóle nie ma nic lepszego. Ej, no to super, co to za materiał? Brezent. Gruba, mocna, bawełniana tkanina impregnowana, używana do wyrobu nieprzemakalnej odzieży, namiotów, plandek, pokrowców i plecaków. Charakteryzuje się nieprzemakalnością i dużą wytrzymałością. Brezent. Spektakl generalnie ruchowy, w ruchu, w układów choreograficznych, dużo jakichś, generalnie cały czas w ruchu, cały czas w jakiejś aktywności. Słuchaj, mógłbyś ściąć brodę, bo nie widzę twojego aktorstwa? Czy mógłbyś ściąć tę brodę, bo nie widzę twojego aktorstwa? Słuchaj, mam taką prośbę, czy mógłbyś ściąć brodę, bo nie widzę twojego aktorstwa? Słuchajcie, no nie ma co gadać, no po prostu gówno to gówno, a nie nieudolnie pachnący brylant. No ale to w ogóle, o co ty pytasz? Przecież to jest oczywiste, że jak patrzysz się w lewo, to idziesz w prawo.
No oczywiście, przecież to jest oczywiste, że jak patrzę w lewo, to idę w prawo. Przecież oczywiście, że jak patrzę się w prawo, to idę w lewo. No, to jest normalne. Przecież to jest oczywiste, że jak idziesz w jedną stronę, to patrzysz w drugą i odwrotnie. Przecież to jest oczywiste. Nie ma nic bardziej oczywistego niż to, że jak idziesz w prawo, to patrzysz w lewo. I odwrotnie, że jak idziesz w lewo, to patrzysz w prawo. Musimy te sceny... Generalnie musimy te sceny połączyć agrafką. Musimy po prostu jakby te sceny wszystkie połączyć, rozumiecie, agrafką, nie? Że jakby jest agrafka. O, tu jest taka mała agrafka. I scenę jakby ze sobą tymi agrafkami połączyć po prostu, bo to inaczej się nie da, bo to jest bardzo... To jest jubilerka, to jest jak jubilerka. To trzeba naprawdę delikatnie, bardzo precyzyjnie łączyć agrafką. Agrafką, kurwa, sceny połączyć. Jak mam, kurwa, połączyć scenę agrafką? Bo ty w tej scenie musisz mieć jakby taką pamięć rybki akwariowej. Słuchaj, możesz spojrzeć tam, albo, wiesz co, nie, spójrz tu, bo tu masz partnera, dobra. Kurwa, że na Zoomie każdy ma inaczej ułożone okienka, to nie ma znaczenia, on reżyseruje. Dobra, słuchaj. Patrz teraz z góry na dół, dobra, i teraz z lewa na prawo idziesz, dobra, dobra, to jest dobrze, to jest dobrze. I tak, tak, dobra, dobra, tu masz, nie możesz patrzeć w górę, bo ona jest tu na dole, rozumiesz? Ci patrzysz jakby w lewo, po swojej lewej stronie. Kurwa, reżyseruje, na Zoomie, palcem, pokazuje, gdzie ma kto patrzeć. Genialne, świetne, najlepsze. Nad tym trzeba jeszcze trochę popracować, nad tym trzeba jeszcze trochę popracować. I na koniec specjalnie dla was...